Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj na kanał planuję wstawić dwa filmy, z czego jeden będzie z aktualizacji, a ten właśnie jest ze spoilerów, ponieważ takowe się pojawiły razem z dzisiejszą aktualizacją. W tym drugim filmie zobaczycie właśnie typowo całą dzisiejszą aktualizację, a w tym filmie zobaczymy, jakie konie dojdą już wkrótce, ponieważ pojawiły się spoilery. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego filmu, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować najnowszym 5 subskrybentom, którymi są Kuleczka Koniara, Sick Human, Martyna Maczuga, Akira oraz Madzia. Jeśli ten film ci się spodobał, to byłoby mi naprawdę bardzo milutko, jakby zostawił subskrypcję na tym kanale. Pozdrowienie dla wspierających, którymi są. Dziękuję wam z całego serduszka, że zostaliście wspierającymi i dołączyliście do grona słoneczek. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem, a już dłużej nie przedłużam i zapraszam was bardzo serdecznie do obejrzenia tego filmiku. Pierwszy koń, którego aktualnie widzicie, jest to właśnie American Saddlebred. Jest to połączenie dwóch maści, czyli czerwono-bułanej wraz z kasztanem i wygląda to w taki sposób. Takich maszyn za dużo w SO po prostu nie ma, ale ten koń naprawdę jest ładny. Przynajmniej bardzo podoba mi się jego grzywa, bo ona ma właśnie dwa kolory, typowo gniady i kasztanowaty, i to jest połączone i to mi się naprawdę podoba, to jest fajne. Koń ma również takie jasne oczęta, bardzo piękne, bardzo mi się podobają, a kopytka z tego co patrzę są takie same, więc dajcie koniecznie znać, czy zamierzacie go kupić. Moim zdaniem jest on ładny, ale chyba raczej nie kupię go, bo no nie wiem, jakoś tak nie do końca do mnie przemówił. Ale jeśli chodzi o inne maście, które otrzymaliśmy dzisiaj do plików, to jest to również nowa maść Selfronset i ona jest naprawdę unikatowa. Takich maści za dużo właśnie na Jorviku nie ma. Wygląda ona w taki sposób. Troszeczkę przypomina mi taką pewną rasę, która jest już właśnie na Jorviku, tylko nie potrafię sobie jej nazwy aktualnie przypomnieć. To chyba była rasa Knapstrupów i ten koń jest dosyć podobny. Maść ma naprawdę niecodzienną i no nie wiem, czy mi się też podoba. Jakoś te konie podczas tych spoilerów, w sensie te maści, które dojdą wkrótce, są takie dosyć unikatowe i niespotykane. Ma piękne niebieskie oczy, to na pewno tutaj widać na tym screenie. Umaszczenie jest naprawdę ciekawe i interesujące, ale chyba również go nie zakupię. Fajny jest również tutaj ogon, bo to jest takie ombre koloru czarnego oraz białego. Bardzo ładnie to wygląda. A z tego co patrzę, to kopytka się od siebie różnią. Chyba tak, chyba się od siebie różnią, więc całkiem spoko. Bardzo mi się to podoba. Fajnie, SSO. Kolejny koń i on również jest unikatowy, niespotykany i właśnie tak. Jest to właśnie Selfronset i on wygląda w taki sposób. Nie wiem dlaczego nie ma on ogona i grzywy, ale no niestety właśnie ich nie ma. Tutaj właśnie mamy połączenie maści siwej z maścią karą. Fajne są kopytka, tutaj już to widzę. Są one na 100% różne od siebie, więc to na plus oczywiście. Nie wiem jaki ten koń ma kolor oczu, ale wnioskuję, że jakiś ciemny. Dokładnie go szczerze nie widzę. I koń ma właśnie takie nogi, które są właśnie w kolorze kary. Takie połączenie również niespotykane, więc całkiem fajnie. I z tego co tutaj patrzę, to on jest również pocieniowany na tym białym tą maścią karą, więc to również tak wygląda. Nie wiemy jaka będzie grzywa, nie wiemy jaki będzie ogon. Kara, grzywa i kary ogon wyglądałby fajnie, przynajmniej moim zdaniem. Możecie napisać w komentarzu, jak wy obstawiacie, jaka będzie grzywa i ogon, bo jej właśnie nie ma na tym spoilerze i nie wiem dlaczego tak jest, ale no, jej po prostu nie ma. Ostatnia maść w tym filmie i to jest Arabek, który naprawdę bardzo mi się podoba i nie wiem czego nie kupię, bo naprawdę mi się podoba po prostu. Mamy tutaj zestawienie maści siwej z maścią kasztanowatą i to prezentuje się w taki sposób i moim zdaniem jest to naprawdę fajne połączenie, w dodatku, że te nogi są cieniowane poprzez taki kolor kary tutaj jakby, no widzicie to właśnie, więc nie wiem, wygląda to troszeczkę jakby się ubrudził, ale naprawdę mi się ten koń, jak w sensie to umaszczenie, mi się po prostu podoba. Nie jest po prostu za dużo tej drugiej maści i wydaje mi się, że dlatego to po prostu wygląda fajnie. Konik ma właśnie brązowe oczka z tego co tutaj widzę i jest naprawdę fajnie zrobiony, bardzo mi się podoba. Widzimy tutaj również, że on na tym umaszczeniu ma jakieś takie mini kropeczki, więc wydaje mi się, że to umaszczenie jest naprawdę najładniejsze i wydaje mi się, że go po prostu może zakupię. I kopytka również się chyba od siebie różnią, chyba tak, więc
Tak się prezentuje właśnie czwarte umaszczenie, które wkrótce dojdzie. Niestety nie wiemy kiedy i czy to będzie na Halloween, niestety nie wiadomo. Natomiast jeżeli jesteś ciekawi tego, czy pojawiły się jakieś spoilery odnośnie nowych koni halloweenowych magicznych, to niestety muszę was zasmucić, ponieważ nie mamy żadnych nowych informacji. Więc no dalej czekamy, natomiast ważna sprawa jeśli chodzi o Halloween jest taka, że właśnie dzisiaj zostały również dodane do plików nowe halloweenowe zwierzaki, więc w końcu zobaczymy jakie zwierzaki dojdą w tym roku. Pierwszy zwierzak jest to kotek i w ogóle te zwierzaki mają taki swój temat po tym co widzę, że są takie ale jakby, no nie wiem, niezadbane mniej więcej. Więc pierwszy zwierzak jest to właśnie kotek i on jest taki... jest biały i jest ubrudzony w kolorze zielonym, ma na sobie ubranko, ma przepiękne oczy. Te oczy są po prostu naprawdę piękne. Piękne są, naprawdę giga mi się podobają. Ogonek jest zakończony kolorem białym, wydaje mi się, że całkiem fajny akcent. I w ogóle ten kotek ma właśnie połączenie takiego jaśniejszego, takiego wręcz białego na głowie, z ciemnym szarym na dwóch tylnych nogach, z tego co widzę. I w ogóle ma różne łapki od ciebie, więc to wydaje mi się, że całkiem również na plus. Ten kotek jest naprawdę fajny, tylko troszeczkę nie wiem jak patrząc na to będą wyglądały właśnie te konie magiczne, bo zazwyczaj konie magiczne są podobne do swoich zwierzaków. Chyba że to będą te zwierzaki, które otrzymamy z zadań, bo to również jest taka możliwość. Nagrywałem o tym spoilery, że właśnie niektóre zwierzaki dostaniemy po prostu w zadaniach i będą one po prostu za darmo, więc możliwe, że to właśnie są te zwierzaki. I drugi zwierzak, którego otrzymamy, jest to króliczek. I on tutaj już ewidentnie wygląda na jakiegoś pobrudzonego, jakiegoś brudnego po prostu. Jest biało-szaro, taki granatowy, nie wiem czy dobrze widzę, ale tak mi się zdaje. Również ma na sobie takie ubranko jak miał ten kotek, więc no ciekawe. Oczy ma inne niż kotek, ale również są bardzo ładne, więc dajcie koniecznie znać co wy o tym wszystkim sądzicie. Moim zdaniem te konie są takimi maściami, które są niecodzienne, niespotykane, bo właśnie ich jest mało na Jorwiku. Możliwe, że taki był właśnie temat przewodni tych umaszczeń. A najbardziej podoba mi się właśnie to umaszczenie konia arabskiego. Jeśli chodzi o zwierzaka, to wydaje mi się, że ten kotek jest ładniejszy, ale to oczywiście jest moja osobista opinia. Nie musicie się z nią zgadzać, a wy napiszcie oczywiście w komentarzach, który zwierzak bądź które umaszczenie podoba wam się najbardziej. Mnie po prostu ten kotek skradł serce, no jest naprawdę przepiękny, chociaż ten króliczek jest również niczego sobie. Pięknie dziękuję wam za oglądanie i cześć! Wyczekujcie na filmik z aktualizacji już za chwilę!